Mamy dobrego Boga. Mamy dobrego Boga. Boga zatroskanego o każdego z nas. Boga, który w każdej sytuacji naszego życia nie jest głuchy na nasze wołanie. Jego uszy są otwarte, aby słyszeć. Jego wzrok przepatruje całą ziemię, by szukać tych, których serce są otwarte dla Niego. Dzisiejsza niedziela to niedziela wdzięczności. Modliłem się o słowo na tę niedzielę. I chyba mógłbym na palcach jednej, może dwóch rąk policzyć takie sytuacje, kiedy modląc się, Boże, powiedz mi, z jakiego słowa mam powiedzieć podczas nabożeństwa, uzyskiwałem odpowiedź od razu, ale tak się stało w tym przypadku. Pomodliłem się, Boże, powiedz mi, z jakiego słowa mam mówić podczas tej wyjątkowej niedzieli, a Bóg mi powiedział, powiedz o 10 trędowatych. W niedzielę wdzięczności o 10 trędowatych? Większość z nas dzisiaj niewiele wie o trądzie, bo przecież to choroba bardziej z innych krajów czy z odległych czasów. Najprawdopodobniej nikt z nas na swoje własne oczy oprócz telewizji nie widział trędowatego. Ale w czasach biblijnych to była choroba, której ludzie się obawiali najbardziej. Ona była śmiertelną, nieuleczalną, beznadziejną i już samo podejrzenie o tę chorobę wykluczało człowieka ze społeczności. A leczenie jej traktowano niemalże jak wskrzeszanie umarłych. To była odrażająca choroba. Wywołuje ją bakteria, między innymi, a jednym z pierwszych objawów jest małe miejscowe odbarwienie skóry, takie niewiele widoczne. Ale potem przychodzą następne objawy, takie jak rozprzestrzenianie się odbarwienia lub zaróżowienie na całej ludzkiej skórze. Potem trzecim takim objawem jest rozprzestrzenienie się tej choroby do narządów wewnętrznych. A czwarty objaw to rozpad tkanek, deformacja kończyn i kolejny, najbardziej niebezpieczny. To jest ten moment, kiedy ta choroba niszczy zakończenia nerwowe. To jest etap trądu najbardziej krytyczny i niebezpieczny, ponieważ cierpiący człowiek nie odczuwa, bo zatracił już zdolność odczuwania bólu. Zatem gdy byłbyś człowiekiem trędowatym i zasnąłbyś, to szczur na przykład, i tak się działo, mógł odgryźć tobie jakiś palec, kończynę. Śpiąc przy ognisku mogłeś spalić sobie nogi, ponieważ nie odczuwałeś. I z tych wszystkich względów Mojżesz dał specjalne instrukcje dotyczące diagnostyki i leczenia trądu. I ta diagnostyka mówiła, że każdy najmniejszy obrzęk, czy plamka, czy zakażenie skóry należy natychmiast pokazać kapłanowi do kontroli. A osoby, u których wykryto objawy, były poddawane kwarantannie przez 7 dni, a na koniec 7 dni, jeśli infekcja nie zniknęła, takie osoby były wykluczane ze społeczeństwa. I Mojżesz tak o tym pisze. Człowiek dotknięty trądem będzie miał szaty rozdarte, włosy na głowie rozwichrzone, wąsy, a w zasadzie górną wargę zasłonięte i będzie wołał ostrzegawczo, nieczysty, nieczysty. Przez cały czas swojej choroby będzie pozostawał nieczysty. Zamieszka na osobności, jego siedziba będzie na zewnątrz obozu. To słowo nieczysty on musiał krzyczeć, bo w ten sposób ogłaszał swoją śmierć fizyczną i ogłaszał śmierć moralną. A zakrywanie górnej wargi było znakiem podążania do grobu. I oto w taki sposób docieramy do historii 10 trędowatych opisanych w Nowym Testamencie. Wiecie, w Nowym Testamencie i nie tylko, widzimy wiele analogii pomiędzy trądem a grzechem człowieka. Biblia porównuje trąd z grzechem, pokazując, że nawet malutkie objawy mogą doprowadzić do totalnego zniszczenia, a w sumie na końcu do takiego znieczulenia, gdzie już nie jesteś w stanie rozróżnić, co jest dobre i co złe, i ranisz siebie i ludzi wokół ciebie będących. Spotykamy 10 trędowatych. Wiecie, znamiennym jest to, że spotykamy ich na granicy między Galileą a Samarią. Galilea, rejon głównie żydowski. Samaria, rejon dziwny, bo ani żydowski, ani do końca pogański. Bo Samarytanie
To była taka mieszanka żydowsko-pogańska. Wiecie, ja mam przyjaciół, którzy pochodzą z rodzin Niemców nadwołżańskich. Byli oni w dawnych wiekach przez carycę Katarzynę sprowadzeni na tereny Rosji, potem zamieszkali między innymi w Kazachstanie. Opowiadali mi oni, że będąc tam w Kazachstanie, patrzono na nich i mówiono o nich Niemcy. Opowiadali mi, że jak tylko w telewizji pokazał się mój ulubiony film bardzo historyczny, Czterej pancerni i pies, to oni w szkole dostawali lanie, bo byli Niemcami, mimo że od pokoleń mieszkali na terenach byłego Związku Radzieckiego. A potem, gdy w 1989 roku wrócili do Niemiec, wiecie, kim byli? Rosjanami, no tak jak mówicie, mówiono na nich Ruscy. W Rosji Niemcy, w Niemczech Ruscy, nie wiadomo, do kogo należący. I to jest znamienne, że Jezus właśnie przychodzi w takie miejsce. Jest między tymi, którzy należą do narodu wybranego z jednej strony, a z drugiej strony do ludzi, którzy nie są w stanie nawet do końca utożsamić się ani z jednymi, ani z drugimi, i ani z jednymi nie są utożsamiani, ani z drugimi. I to jest znamienne, że na granicy przebywają trędowaci. Oni w zasadzie nie są ani tu, ani tu. Nikt ich nie chce. Pomyślmy o tym. Po jednej stronie Żydzi nienawidzący Samarytan, po drugiej Samarytanie nienawidzący Żydów, a po środku trędowaci z obydwu nienawidzących siebie narodów. Czasami umykają nam takie szczegóły, gdy czytamy pewne historie, ale w tym przypadku to zdarzenie jest niezwykle ważne. Trudno sobie wyobrazić gorszy układ. I tutaj właśnie, na granicy pomiędzy Galileą a Samarią, pojawia się On, Jezus. I z tego można wyciągnąć niesamowite lekcje. Mógłbym powiedzieć, i nie byłoby w tym zbyt wielkiej przesady, że Jezus balansuje na granicy. Wchodzi między nienawiść i spotyka odrzuconych. I czytamy o tym tak w Ewangelii Łukasza w 17 rozdziale. Gdy Jezus podążał do Jerozolimy, przechodził środkiem Samarii i Galilei. W pewnej wiosce wyszło mu naprzeciw 10 trędowatych, stanęli z daleka i zawołali: Jezusie, Mistrzu, zmiłuj się nad nami. Oto kolonia trędowatych, połączonych wspólnym nieszczęściem i wspólną nędzą ludzi. I Jezus wkracza do ich wioski, a oni stają daleko i wołają do Niego o litość. Skąd oni wiedzieli, kim On był? Zapewne dotarły do nich jakieś pogłoski o Nim. Zatrzymajmy się tutaj w tym miejscu na chwilę i przyjrzyjmy się kilku ważnym lekcjom płynących z tego, co do tej pory przeczytaliśmy. Pierwsza lekcja, która porusza moje serce. Posłuchajcie ją uważnie, bo dotyczy każdego z nas. Nie ma miejsca, do którego Jezus by nie chciał dotrzeć. Słyszycie? Nie ma miejsca na tym świecie, do którego Jezus by nie chciał dotrzeć. A druga lekcja. Nie ma grupy ludzi, którą Jezus chciałby pominąć. A trzecia lekcja. Nie ma problemu, którym Jezus nie chciałby się zająć. Słyszycie? Nie ma miejsca, do którego Jezus nie chciałby dotrzeć. Nie ma grupy ludzi, którą Jezus chciałby pominąć i nie ma problemu, którym by nie chciał się zająć. Inaczej mówiąc, gdziekolwiek jesteś, kimkolwiek jesteś i z czymkolwiek się zmagasz, Jezus chce tobie pomóc. A następne dwie niezwykłe lekcje płyną z dalszej części tej historii. Oto trędowaci stanęli z daleka i zawołali: Jezusie, Mistrzu, zmiłuj się nad nami. I tutaj znamienne i kolejne ważne lekcje. Twój dystans do Jezusa nie jest przeszkodą, by do Niego zawołać. I nie jest przeszkodą, żeby On ciebie usłyszał. Słyszymy? Twój dystans do Niego nie jest przeszkodą, żeby do Niego zawołać i dla Niego nie jest przeszkodą, żeby ciebie usłyszeć. Inaczej mówiąc, bez względu na to, z jakiej odległości wołasz, On słyszy. Zobaczcie, jak niewielką także mieli o Nim wiedzę. Oni znali tylko Jego imię i słyszeli, że to jakiś mistrz. A takich mistrzów w tamtych czasach było wielu. A ich modlitwa to nie żadna kwiecista, elokwentna, głęboko teologiczna i wielokrotnie powtarzana mowa
tylko krótkie, płynące ze zbolałego serca zdanie: zmiłuj się nad nami. Posłuchajmy więc i tej lekcji. Nie musisz wiele o nim wiedzieć i być bardzo wymownym, by do niego zawołać i być wysłuchanym. Słyszymy? Nie musisz wiele o nim wiedzieć i być bardzo wymownym, by do niego zawołać i być przez niego wysłuchanym. Zanim pójdziemy dalej, podsumujmy to, co do tej pory zostało powiedziane. Nie ma miejsca, do którego Jezus by nie chciał dotrzeć. Nie ma grupy ludzi, którą chciałby pominąć. Nie ma problemu, którym by nie chciał się zająć, a dystans do niego, wiedza o nim i elokwencja nie są przeszkodą, by do niego wołać i być wysłuchanym. Nieważne, jak daleko od Jezusa jesteś, możesz do niego zawołać. Ale posłuchajmy dalszą część tej historii. Gdy Jezus ich zobaczył, polecił im: idźcie, pokażcie się kapłanom. A kiedy oni szli, zostali oczyszczeni. Wówczas jeden z nich, gdy zauważył, że jest zdrowy, wrócił donośnie chwaląc Boga. Następnie upadł na twarz u stóp Jezusa i dziękował mu, a był to Samarytanin. Wtedy Jezus zapytał, czy 10 doznało oczyszczenia? Gdzie jest pozostałych 9? Czy nikt z nich nie chciał zawrócić i oddać chwały Bogu, tylko ten cudzoziemiec? Następnie powiedział do niego Jezus: wstań i idź, twoja wiara cię ocaliła. Nie chcę tutaj się za bardzo zagłębiać w prawne aspekty tej historii związanej z trądem, bo dla mnie dwie lekcje wybijają się tutaj na pierwsze miejsce. Na ich prośbę o to, żeby Jezus się zmiłował nad nimi, Jezus odpowiada: idźcie i pokażcie się kapłanom. Kapłan był tym, który jedynie mógł potwierdzić uzdrowienie, ale pomyślmy o tym. Gdy Jezus wydał im polecenie udania się do kapłanów, oni nie byli jeszcze uzdrowieni. Nie wiem, jaki dystans przeszli, zanim to uzdrowienie przyszło. Pewnie jakiś musieli przejść, może niewielki, ale jakiś dystans przeszli. I zauważcie, oni wcale nie dyskutowali z poleceniem Pana Jezusa. Nie mówili: czego ty od nas chcesz? Nie ma uzdrowienia, a ty nas kierujesz do kapłanów. I posłuchajcie tej bardzo prostej, lecz kolejnej głębokiej lekcji. Proste Bogu posłuszeństwo zawsze pociąga błogosławieństwo. Do Rzymu. Proste Bogu posłuszeństwo zawsze pociąga błogosławieństwo. Błogosławieństwo. Bo kiedy oni szli, zostali oczyszczeni. I to prawda dotyczy każdej dziedziny życia. W każdej dziedzinie twojego i mojego życia uzdrowienie przychodzi jako wynik posłuszeństwa wiary Bożemu Słowu w każdej dziedzinie. Czy to zdrowia fizycznego, czy zbawienia, czy finansów, czy rodzinnym, czy w pracy i tak dalej. W każdej dziedzinie uzdrowienie, przemiana, zmiana przychodzi jako wynik posłuszeństwa wiary Bożemu Słowu. Nie musi się stać to natychmiast. Może trzeba przejść jakiś dystans życia, ale efektem zawsze będzie właściwa zmiana. Właściwa zmiana. I w tym momencie mógłbym powiedzieć tak. Właściwie w tym momencie historia mogłaby się zakończyć. I mam wrażenie, że w moim życiu i w życiu wielu ludzi doświadczających Bożego błogosławieństwa historia tutaj się kończy. Wiem także, że w tym miejscu właśnie historia skończyła się dla 9 trędowatych. Posłuchajcie dalej. Bo wówczas jeden z nich, gdy zauważył, że jest zdrowy, wrócił donośnie chwaląc Boga. Następnie upadł na twarz u stóp Jezusa, dziękował mu, a był to Samarytanin. Wtedy Jezus zapytał, czy nie 10 doznało oczyszczenia? Gdzie jest pozostałych 9? Czy nikt z nich nie chciał zawrócić i oddać chwały Bogu, tylko ten cudzoziemiec? Następnie powiedział, wstań, idź, twoja wiara cię ocaliła. Gdy zauważył, że jest zdrowy. Gdy zauważył Boży cud. Mam parę pytań dzisiaj do nas. Kto z was dzisiaj zauważył, że się obudził? Kto z was zauważył, że dzisiaj słońce wzeszło?
Kto z nas zauważył, że dzisiaj miał jedzenie na stole? Kto z nas zauważył, że dziś może mówić, słyszeć, chodzić, dotykać? Wiecie, my codziennie doświadczamy cudów, ale nie widzimy ich. Lub widzimy je, lecz przyjmujemy jako coś, co nam się po prostu należy. Takie dobrodziejstwo inwentarza. Jeden z dziesięciu. Marna statystyka. I jeszcze kto był ten jeden? Samarytanin. To ani Żyd, ani poganin. Takie nie wiadomo co. I tu kolejna lekcja. Nie musisz być z narodu wybranego. Nie musisz być nawet chrześcijaninem, czy poprawnie wierzyć, by zawołać do Jezusa i być wysłuchanym. Słyszycie? Ja to powtórzę jeszcze raz, bo to nie jest herezja. Nie musisz być z narodu wybranego, nie musisz być nawet chrześcijaninem, czy poprawnie wierzyć, by zawołać do Jezusa i być wysłuchanym. Samarytanin nie wierzył poprawnie. Czcił Boga jeszcze w miejscu, w takim, w którym Bóg nie chciał być czczony. Spróbuję to narysować w inny sposób, żebyśmy my tutaj ewangelicznie wierzący to może lepiej zrozumieli. Może dzisiaj obrazem, który by nas poruszył, byłoby opowiedzenie tej historii o 10 uzdrowionych, z których 9 to biblijnie, ewangelicznie wierzący chrześcijanin, a jeden nie obrażając nikogo, to katolik, co trochę Biblii, trochę nie Biblii, a nawet przeciwnej Bogu Biblii tradycji, trochę Jezusa, który jedynie pomóc może i trochę Marii, wszystkich świętych, którzy pomóc nie mogą. No i on także został uzdrowiony. I co o zgrozo? On po uzdrowieniu jedynie wrócił, by oddać chwałę Jezusowi, a Jezus mu powiedział, wstać, idź wstań i wiara twoja cię uzdrowiła. Ja lubię takie rzeczy pokazywać we współczesnym kontekście, bo tak by we współczesnym kontekście dla niektórych ewangelicznie wierzących, ortodoksyjnych ludzi ta historia by brzmiała. Tak brzmiała w uszach Żydów z grona faryzeuszy. No i on został uzdrowiony. I co jeszcze raz powtórzę, o zgrozo? Wrócił, by oddać chwałę Jezusowi, a Jezus mu powiedział, posłuchajcie tego zdania, wstań, idź, twoja wiara cię ocaliła. I tę wypowiedź Jezusa, twoja idź, wiara twoja cię uzdrowiła, można dokładniej przetłumaczyć w taki sposób. Bo tak badacze języka, w którym to zostało wypowiedziane, mówią i zapisane, mówią tak, że tę wypowiedź można dokładnie przetłumaczyć tak. Idź, wiara twoja uczyniła cię kompletnym. Idź, wiara twoja uczyniła cię pełnym dokładnie. I tak naprawdę to jest główna lekcja, którą chcę dzisiaj nam zostawić. Proste Bogu posłuszeństwo zawsze przynosi błogosławieństwo, ale dopiero wiara wyrażona przez wdzięczność za błogosławieństwo Boże czyni ciebie i mnie kompletnym i spełnionym. Słyszymy? Dociera to do nas? Proste Bogu posłuszeństwo zawsze przynosi błogosławieństwo, ale dopiero wiara wyrażona wdzięcznością czyni nas ludźmi pełnymi. Czyni nas ludźmi pełnymi. Jeśli na przykład nie miałeś ręki i zawołałeś do Jezusa, a On uczynił cud i ręka ci odrosła, to wcale to nie czyni cię kompletnym. To dopiero wiara wyrażona przez twoją wdzięczność przynosi do twojego życia pełnię i czyni cię kompletnym. Jeszcze raz. Proste Bogu posłuszeństwo. Proste posłuszeństwo Bożemu Słowu przynosi błogosławieństwo, a wdzięczność za błogosławieństwo czyni nas kompletnymi i pełnymi. I tak naprawdę, wiecie co mamy w tej historii? Kogo mamy? Mamy 9 połowicznie uzdrowionych i 1 całkowicie uzdrowionego. I ta historia uczy mnie, że to dotyczy wszystkiego. Mogę być zbawiony, ale niepełny. Mogę być finansowo zaopatrzony, ale niepełny. Mogę być fizycznie czy emocjonalnie uzdrowiony, ale ciągle niekompletny. Wszystko z prostej przyczyny. Ze zwykłego braku wdzięczności. Arystoteles powiedział, że najszybciej starzeje się wdzięczność. Wdzięczność to jeden z kluczy do życiowego spełnienia. I wróćmy na koniec do wszystkich lekcji, które do tej pory zostały powiedziane. Wróćmy na koniec do wszystkich lekcji. Nie ma miejsca, do którego Jezus nie chciałby dotrzeć. Nie ma grupy ludzi, którą chciałby pominąć. Nie ma problemu, z którym by nie chciał się
nie chciałby się zająć, a dystans do niego, pochodzenie społeczne, religia lub jej brak, wiedza o nim i elokwencja nie są, lub jej brak nie są przeszkodą, by do niego wołać i być wysłuchanym. Gdziekolwiek jesteś, kimkolwiek jesteś i bez względu na to, z jakim trądem się zmagasz, wołaj do niego, a Jezus pośle do ciebie swoje słowo, a może już posłał, by cię ocalić. Ale jeśli już tego doświadczyłeś, okaż wdzięczność Bogu, bo proste Bożemu Słowu posłuszeństwo przynosi błogosławieństwo, a wdzięczność za błogosławieństwo czyni nas kompletnymi. Dlatego zatytułowałem to moje nauczanie Jak się stać kompletnym? Wiecie, jak możesz stać się kompletnym? Kompletnym możesz się stać wtedy, kiedy przychodzisz do Jezusa z każdą swoją sprawą, a przyjmując Jego Słowo doświadczasz przemiany, i wiedząc, skąd ta przemiana przyszła, wracasz do Niego, by oddać Mu chwałę i żyjesz wdzięcznym życiem, a wdzięcznym ludziom chce się pomagać. Wdzięcznym ludziom chce się pomagać. Kochani, jednym z największych cudów, jaki jest udziałem każdego z nas obecnego tutaj, są talenty, które Bóg włożył w nasze życie. Są dary, które Bóg w nas tutaj włożył. Nie zostaną one nigdy wykorzystane. Zostaną one złożone do grobu, umrą wraz z Tobą, jeśli przez wdzięczność Bogu nie zostaną wyciągnięte na zewnątrz. Wiecie, to jest mocna historia. To jest historia, która ma wiele aspektów. Oto Jezus, nie ma dla Niego problemu, by stanąć w miejscu, gdzie ludzie z jednej strony, nienależący w zasadzie do nikogo, z drugiej strony uważający się za świętych, a między nimi jeszcze do tego trędowaci, a On tam jest. Tak widzę rolę Kościoła. Wiecie, tak widzę rolę Kościoła, że Kościół powinien wchodzić w takie miejsca, w którym właśnie są tacy ludzie, czyli jacy? Wszyscy. Wszyscy. Ale potem, gdy już doznaliśmy Jego uzdrowienia, Jego przemiany, to nie możemy poprzestać na tym. Wracamy do Niego, oddajemy Mu chwałę, a wdzięczność dla Boga czyni nas ludźmi kompletnymi. Prosta myśl, proste Bożemu Słowu posłuszeństwo przynosi do Twojego życia błogosławieństwo, a wdzięczność za Boży cud w Twoim życiu czyni Ciebie kompletnym. I tego bycia kompletnym sobie i Wam życzę. A teraz pochylmy nasze głowy w modlitwie. Bo myślę, że to słowo jest dzisiaj do każdego z nas. Może jesteś w takim punkcie swojego życia, że jesteś tak daleko od Boga, jak tylko sobie można wyobrazić. Może jesteś już w takim punkcie, w cudzysłowie mówiąc, trądu, gdzie Twoja czujność, Twoje czucie już jest totalnie zakłócone. Może Twoje pojęcie o Jezusie jest marne albo żadne. To wiedz, że dla Niego nie jest to przeszkodą, by zawołać do Niego z głębi serca krótką modlitwą. Panie, po prostu zmiłuj się nade mną. Dlatego zachęcam Cię teraz, gdy mamy pochylone i zamknięte oczy. Nie rozglądajmy się, proszę. To jest ważny moment dla Ciebie. Może jesteś w takim punkcie właśnie, gdzie potrzebujesz zawołać w jakiejkolwiek dziedzinie Twojego życia to krótkie zdanie. Jezu, zmiłuj się nade mną. Chciałbym się pomodlić o tych z Was, którzy wiedzą, dzisiaj muszę takimi słowami zawołać do Niego. Chciałbym się o Was pomodlić, bo wierzę, że to będzie początek przemiany. Kiedy cud nastąpi? W drodze. W drodze posłuszeństwa Jemu, Jego Słowu. Jeśli jest jakaś rzecz, o którą chciałbyś, żebyśmy się modlili, i chcesz zawołać, Boże, zmiłuj się nade mną, podnieś rękę, chciałem się o Ciebie pomodlić. Podnieście wyżej, nie krępujcie się. To jest ważny moment. Panie, chcę Ciebie prosić o te wszystkie osoby, które dzisiaj, będąc tutaj, wołają do Ciebie, podnoszą swoje dłonie jako znak, że potrzebują Twojego dotknięcia. I dziękuję Tobie, Panie, za tę prawdę, że z którego miejsca, bez względu na to, z którego miejsca wołamy, bez względu na to, z jakiego środowiska jesteśmy, bez względu na to, jaką mamy wiedzę o Tobie i relację z Tobą, zawsze wołać możemy, bo Ty zawsze słyszysz.
i słuchasz. Dotknij, proszę Ciebie, te osoby. Poproszę duszpasterzy, żebyście wyszli tutaj teraz do przodu. Będziemy modlić się za chwilę. Ale chciałbym też pomodlić się o tych z nas, którzy doświadczyli cudu. I już go nawet zauważyli. Zauważyłeś czy zauważyłaś cud w swoim życiu? Dzisiaj jest czas, żeby oglądając ten cud, który już Bóg uczynił w twoim życiu, wrócić do Niego, by okazać Mu wdzięczność za cud. Czy ktoś z nas, będący tu na sali, wie, dotarło dzisiaj do Ciebie może, że czas na wdzięczność? Chciałbym się o Ciebie pomodlić, jeśli wiesz dzisiaj, Bóg Ciebie poruszył, że czas na wdzięczność w Twoim życiu. Że chcesz być kompletnym poprzez powrót do tego, który cud uczynił w Twoim życiu, by podziękować Mu wreszcie za to. Nie przyjmując tego jako dobrodziejstwo inwentarza, ale jako objaw Jego miłości. Daj znać przez podniesienie ręki, że ta część jest do Ciebie. Podnieście wyżej swoje ręce. Panie, ja dziękuję Ci za te osoby, które dzisiaj chcą w prostej modlitwie wrócić do Ciebie, żeby podziękować Tobie za cuda dokonane w naszym życiu. Podziękować Tobie za Twoją łaskę, dobroć, wierność, by potem, będąc kompletnymi, całkowicie poskładanymi, żyć życiem wdzięcznym. Panie, Twoje słowo mówi, a bądźcie wdzięczni. Dlatego chcemy dzisiaj Tobie tę wdzięczność okazać i podziękować Tobie za Twoją łaskę w naszym życiu. Was wszystkich, którzy w jakiejkolwiek sprawie potrzebujecie modlitwy, podnieśliście na przykład swoje ręce, potrzebujecie modlitwy, zapraszam. Powstańcie, podejdźcie do naszych duszpasterzy. Za chwilę będzie ich więcej. Poproszę pastorów, liderów grup. Podejdźcie tutaj, zróbcie to jak najszybciej. A was, którzy podnieśliście ręce, powstaliście, przyjdźcie tutaj, będziemy się razem z wami modlić. A teraz powstańmy wszyscy. To nie jest wstyd, kochani, wyjść i powiedzieć, Boże, zmiłuj się nade mną. Trędowaci się nie wstydzili, chociaż byli ludźmi, którzy mieli wpisany wstyd w swoją konstytucję życiową. Ale Ty nie musisz. Dlatego zapraszamy. Zapraszam jeszcze więcej naszych liderów, pastorów. Chodźcie tutaj. Drogi jeruskojęzyczni druzja, u nas to, że pastor Aleksandr, on będzie modlić się w mieście z wami. Możecie, on jest tutaj, możecie podejść do niego, modlić się. Zapraszam. Podejdźcie tutaj za tą linię, słuchajcie, białą. Podejdźcie jeszcze. Wstańcie. Zróbcie jeszcze parę kroków, żebyśmy wiedzieli. Podejdźcie bliżej, żebyśmy wiedzieli, do kogo podejść. Jeśli są duszpasterze jeszcze tutaj, to proszę, podejdźcie. Będziemy modlić się razem z tymi osobami, które wyszły. A my trwajmy w zadumie modlitewnej. Możemy wyciągnąć nasze dłonie w geście błogosławieństwa i modlić się o te osoby. Zapraszam, duszpasterzy, podejdźcie jak najszybciej, żebyśmy mogli modlić się razem z tymi osobami, które wyszły do modlitwy. Chwała Tobie, Panie. Gdy trwamy w takiej zadumie modlitewnej, możesz jeszcze podejść tutaj, w jakiejkolwiek sprawie, będziemy modlić się razem z Tobą. Przejdźcie za tą białą linię, żebyśmy wiedzieli, kto z was tutaj jeszcze czeka na modlitwę. To będzie dla nas ważny znak. Dobry Boże, raz jeszcze dziękujemy Tobie za to, że przychodzisz w te miejsca, w których możesz nas spotkać. Dziękuję Tobie, że Ty czynisz pierwszy krok w naszą stronę. Opuściłeś chwałę nieba, zszedłeś tutaj na ziemię, by dotknąć nas, poruszyć. Dziękuję Ci za to. Dziękuję Ci za to, że też dziś przypominasz nam o tych dobrodziejstwach, jakie dokonałeś w naszym życiu i wzbudzasz nas wdzięczność. Panie, ja chcę Ciebie prosić, żebyśmy widzieli cuda, które są w naszym życiu. Panie, żebyśmy dostrzegali te cuda codzienne. To, że cudem jest, kiedy otwierasz nasze oczy. Że cudem jest, kiedy mamy pracę. Że cudem jest, kiedy mamy jedzenie. Kiedy mamy przyjaciół, to także jest cud. Dziękuję Tobie za to. Pozwól nam być ludźmi wdzięczności. Chwała Tobie, Panie. Dziękujemy. Zostańcie z Bogiem. Niech nas Bóg błogosławi. I bądźmy wdzięczni, bo proste posłuszeństwo Bogu przynosi błogosławieństwo, a wdzięczność za błogosławieństwo czyni nas kompletnymi. Amen.
Cieszymy się, że jesteście z nami i że możemy dzielić się z wami Bożym Słowem także online. Jeśli to dzisiejsze przesłanie dotknęło waszego serca, możecie nam o tym opowiedzieć, pisząc na adres online@sthpunoc.pl. A jeżeli podoba wam się to, co robimy i chcecie pomóc nam się rozwijać, możecie to zrobić. Wejdźcie na naszą stronę internetową i przekażcie dowolną kwotę na konto SCH Północ z dopiskiem multimedia. Cieszymy się, że jesteście z nami i do zobaczenia za tydzień.